Dobry wieczór, Janusz Tomczak z tej strony. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na webinar Skyway, szansa życiowa i biznesowa. Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Na początek, drodzy Państwo, chciałem Was zaprosić wszystkich na konferencję regionalną Skyway Capital, która odbędzie się 7 grudnia. O godzinie 17 w Koninie w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta. Jest to nasza regionalna konferencja, na której będzie kilku mówców i liderów naszych tutaj z naszej grupy Skyway Capital i ambasadorów firmy, gdzie będzie to podsumowanie naszej pracy, którą wykonaliśmy razem z zarządem i z firmą w roku 2019. Jest to organizowane i współfinansowane przez nasz zarząd spotkanie. Bilety na tą konferencję możecie kupić w swoich biurach osobistych w zakładce Konferencje Międzynarodowe. W miesiącu grudniu, 7-12, zapraszamy, godzina 17 do Konina. Jest to wielkie święto. Będziemy tutaj podsumowywać rok naszej pracy. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich. Ale proszę Państwa, zaczynamy od webinaru. Później będzie jeszcze takie podsumowanie. Przekażę kilka takich informacji najnowszych, bieżących. Ale teraz zaczynamy tradycyjnie od tego, co to jest Skyway Capital. Skyway Capital to jest technologia transportu strunowego, która swą innowacyjnością obejmuje cały świat, ochroni środowisko i wszystkie osoby, które na dzień dzisiejszy zainwestują w tą wspaniałą technologię, będą miały możliwość odbierania dywidend i wypracowanego zysku z globalnego rynku tej firmy. Skyway Capital to nie tylko kolej strunowa, to również miasta linearne, tak jak macie tutaj na załączonym slajdzie, czyli zazielenienie pustyni, jak również energie odnawialne, proszę Państwa. Do tego dochodzi nasz samochód elektryczny Unimobil i produkcja humusu, którym będziemy użyźniać te tereny właśnie pustynne. O Skyway już jest dosyć głośno. Piszą o nas giganci informacyjni jak CNN i tutaj widzicie Państwo pozostali. Również dosyć ciepło wypowiadała się o nas telewizja rosyjska RBA. To jest taka telewizja o zasięgu ogólnokrajowym, która przedstawia technologię i na ekofestiwalu w sierpniu tego roku była z wizytą, gdzie zrobiła taki obszerny materiał razem z naszym kierownictwem, z naszymi inżynierami, w którym żeśmy przedstawiali naszą technologię transportu strunowego i to, czym w najbliższym czasie będziemy się zajmować w Emiratach Arabskich. Najwięcej i najcieplej i największe informacje w tej chwili z rynku o Skywayu przedstawione są u naszych arabskich przyjaciół, konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tam nasi partnerzy najmocniej i najwięcej reklamują nasz transport strunowy pana Junickiego. Macie tutaj Państwo taki znaczek RTA. Jest to transport publiczny Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym w tej chwili jesteśmy partnerem i współpracujemy. Proszę Państwa, 10 maja 2019 roku miało dosyć takie duże miejsce wydarzenie, mianowicie w miejscowości Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to jest około 70 km od Konina, na terenie parku takiego technologicznego, którym zarządzają Amerykanie, miało miejsce przedstawienie naszej technologii przez pana Aleksandra Junickiego. I na to spotkanie została zaproszona grupa 104 ambasadorów Skyway Capital. To są osoby, które są mocno zaangażowane, zarówno jeżeli chodzi o finanse, jak i o propagowanie tego biznesu. I ten pan Junicki na tym spotkaniu na miejscu przedstawił nam perspektywy i tym, czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie. Macie tutaj Państwo zarówno zdjęcie z Google Maps, że możecie sobie tutaj wygooglować, że to w rzeczywistości się tam dzieje. Macie też kilka zdjęć, które były zrobione w miesiącu maju, gdzie jesteśmy razem tutaj z panem Junickim.
Nasza grupa to ambasadorów, nasze wspólne zdjęcie nas samych i ja jestem tutaj na zdjęciu z panem Krzysztofem Dawidiukiem, gdzie jesteśmy na tle takiego ekodomu drewnianego. Jest to dosyć ciekawa informacja, ponieważ jest to jedna z pierwszych budowli drewnianych na tamtym rynku, ponieważ w tej technologii się tych budów nie wykonuje. Trwało to dosyć długo, żebyśmy dostali tam zezwolenia na to. Niemniej jest, to już jest faktem, ten budynek zbudowany i on będzie częścią tego naszego przedstawiającej naszą tą technologię i budowę na terenie Szardzie, tego naszego ośrodka innowacyjnego. Projekt Skyway, tak jak wiele nowych projektów, zarówno ma dużo i przychylnych opinii, jak również ma wielu przeciwników. Niemniej musicie Państwo sobie zdawać sprawę z tego, że ponieważ jesteśmy nową, innowacyjną technologią, która swoim zasięgiem ogarnie praktycznie całą kulę ziemską, jesteśmy zagrożeniem dla wielu grup wpływowych i interesów. I nie ma się tutaj co dziwić, że jesteśmy hejtowani, że źle o nas piszą. Niemniej, proszę Państwa, my jako inwestorzy, jako osoby, które są mocno zaangażowane, zaufaliśmy w tą technologię, uwierzyliśmy i, jak to mówią wizjonerzy, popychają świat do przodu. W 2019 roku na szczycie World Development Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Skyway został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads and Transportability Sky Dubai Pods jako nowy projekt taki transportowy, który uzyskał ogromne wsparcie od przywódców arabskich, które zostało potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohameda bin Rashida Al Makmuta z jego synem. Możecie to Państwo zobaczyć sobie na kolejnym slajdzie, gdzie jego wysokość synem siedzi w naszym Skypodzie i również można to sprawdzić jako w materiałach archiwalnych z telewizji Sky Dubai One. Obecnie nasze największe zaangażowanie jest na terenach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, konkretnie teraz już w Dubaju, bo mamy podpisany już kontrakt komercyjny na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. I jest to o tyle znaczące, że Skyway na takim światowym szczycie rządowym w Dubaju będzie reprezentował taki nowy transport o nazwie Dubai SkyPod i będzie to całkowicie nowy rodzaj transportu publicznego oparty o Skyway'e i to już nie będzie jedna linia, ale proszę Państwa, planuje się 1/4 transportu zautomatyzowanego mieć w oparciu o technologię Skyway'a. Zarząd Dróg Transportu Dubaju RTA, to co Państwo ten znaczek tam pokazałem wcześniej, podpisał taki memorandum, że SkyPod będzie jednym z takich pionierskich projektów, w którym będzie podejmowane działanie w celu opracowania takich futurystycznych rozwiązań, w celu pokonania korków ulicznych poprzez SkyPod, wykorzystując naszą technologię Skyway. Chodzi o to, że mają tak popisane takie memorandum wewnętrzne, że w latach 2025-30 z rogatek miasta, czyli tam z tych okolic, gdzie się Dubaj zaczyna, w ciągu 20 minut mają oni dojechać pasażerowie bez względu, czy to będzie Skyway, czy to będzie kolejna powietrzna, czy to będzie transport publiczny, autobusy, taksówki, metro do centrum miasta w ciągu 20 minut. A wynikiem tego jest to, że Dubaj został zaliczony do takiej elitarnej grupy 28 najbardziej rozwiniętych miast na świecie. Jest to stwierdzone na podstawie takiego raportu, który opracował Uniwersytet w Glasgow. I on obejmuje 28 miast, takich najbardziej rozwiniętych na świecie i między innymi w tym towarzystwie Melbourne, Tokio, Los Angeles jest również Dubaj, który jest liderem na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Afryce Północnej. I tak jak ja wielokrotnie powtarzałem i cytowałem, że możesz być częścią tego wszystkiego, czerpać ogromne zyski z faktu, że w Dubaju będzie jeździł Skyway albo będziesz tylko widzem.
Proszę Państwa, 8 kwietnia 2019 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miało miejsce kolejne takie wielkie wydarzenie, mianowicie widzicie, był tam Future City Show. Są to takie spotkania, targi, na których przedstawiane są najnowsze technologie z całego świata. My byliśmy tam po raz drugi. W tym roku między 8 a 10 kwietnia. Natomiast w ubiegłym roku też byliśmy obecni na tych targach i ta nasza wizyta zaowocowała tam takim, mianowicie, podpisaniem kontraktu na budowę tego ośrodka naszego w Szardzie, który mamy na dzień dzisiejszy. Natomiast na tegorocznych targach podpisaliśmy kontrakt na budowę 15 kilometrów w centrum Dubaju. Mamy również wstępny projekt podpisany na budowę szybkiej linii takiej Hyperloopa w Abu Dhabi w roku 2020-2021. Kolejne państwa, lądy dołączają do nas. Mamy już, proszę Państwa, Kenię, Nigerię. Nigeria 200 milionów ludzi. Tam budowane są obecnie potężne struktury inwestorów i sprzedażowe. Mocno na tym rynku pracują nasi dwaj liderzy. Franciszek Solar, to jest lider i członek zarządu ze Słowacji, który ma również pod opieką Kenię i Nigerię. I nasz pierwszy ambasador, Belg, Christian van der Weyer. I oni bardzo mocno na tych rynkach pracują i promują te nasze projekty kolei strunowej. Jak byliśmy na budowie w Szardzie i spotkanie mieliśmy z panem Junickim, to pan Junicki przekazał nam taką swoją myśl, że zacytuję tutaj ją: pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę świata, zamknij oczy i połóż palec na dowolnym miejscu na mapie i tam za kilka lat będzie jeździł Skyway. To są słowa, proszę państwa, prorocze. Bo jeszcze 4 lata temu na terenie naszego ekotechnoparku w Marina Horce był poligon wojskowy po takich pojazdach czołgowych, opancerzonych. W tej chwili mamy już tam wybudowane 6 linii testowych, blisko 5 kilometrów, gdzie mamy testowaną naszą technologię, proszę Państwa, certyfikowaną. Jest to miejsce, w którym odwiedzane są w tej chwili przez wycieczki inwestorów z całego świata. No i cóż, ty możesz na tym zyskać albo nie. Decyzja należy do ciebie, czy chcesz dołączyć do naszej rodziny. Skyway to szansa, żeby zostać naprawdę częścią unikalnego projektu na świecie. Możesz zostać współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana jest przez niezależnych ekspertów na 400 miliardów dolarów, albo być jego pasażerem, albo widzem. Decyzja należy do ciebie. Moi drodzy Państwo, każda osoba, która dołączy do projektu technologii transportowej Skyway, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej unikalnej i innowacyjnej technologii. Niemniej, jak każda inwestycja, ta również jest objęta ryzykiem. Ja muszę tylko Wam przekazać, że to ryzyko jest coraz mniejsze z tego względu, że my mamy już podpisane kontrakty na budowę linii komercyjnych, mamy certyfikowane kilka naszych pojazdów, mamy również wybudowany ośrodek do naszego testowania w Marina Horce, no ale ta możliwość będzie dostępna jeszcze w okresie 13, 14 i 15 etapu, dopóki będą akcje główne. Proszę tutaj zrozumieć, chodzi nam o projekt globalny, czyli ten projekt 1.15, w którym w tej chwili uczestniczymy my jako inwestorzy. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że jesteśmy w tej chwili w 13 etapie, trzecim podetapie, który kończy się za niespełna 3 tygodnie, więc te możliwości inwestowania będą coraz mniejsze, bo zostanie nam zaledwie 14, 15 etap. Drodzy Państwo, dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tutaj dużo, a nawet bardzo dużo? No, odpowiedź jest banalnie prosta, bo jeżeli dana firma na rynku rozwiązuje konkretny problem i w związku z tym jest zapotrzebowanie na jej usługę lub produkt, no to ta firma ma szansę na przetrwanie. Natomiast jeżeli ta firma rozwiązuje takie problemy jeszcze w skali globalnej, no to ma jak najszybsze szanse na wzbogacenie się, wraz z nią jej inwestorzy, a także na rozwój i dalszą działalność. A niewątpliwie Skyway do tego należy, bo rozwiązuje przede wszystkim problemy transportowe i związane z ochroną środowiska.
Kilka informacji takich technicznych. Ja bym się dzisiaj chciał troszeczkę też na nich mniej skupić, z tego względu, że mam dużo nowości i to bym chciał Państwu przekazać. Niemniej macie tutaj Państwo pierwszy slajd, w którym macie porównanie kosztów budowy. Na dzień dzisiejszy koszt budowy Skywaya to jest linii kilometra, to jest około 5 do 7 milionów dolarów. W stosunku do naszej konkurencji, czy tramwajów, czy takich zwykłych dróg, po którym się poruszają samochody, to jest w granicach 10 milionów, ale jeżeli już przejdziemy dalej, czyli na przykład do kolei magnetycznej, czy do metra, to widzicie Państwo, że te kwoty są powyżej 140 do 150 milionów, także naprawdę, jeżeli chodzi o ten aspekt sprawy, bijemy tutaj konkurencję całkowicie na głowę. To samo możemy powiedzieć o ilości przewożonych osób. Oczywiście to jest wszystko przeliczone w momencie, kiedy będziemy mieć już wybudowane sieci i linie transportowe. Widzicie Państwo, jakie mamy możliwości przewozowe, nawet 365 milionów pasażerów na rok. Mamy później w przeliczeniu na miesiąc, dzień, nawet na godzinę, proszę Państwa. Także tutaj też na tę chwilę nie mamy dla siebie konkurentów. Mamy na następnym slajdzie pokazane ilość przewożonych pasażerów na godzinę. Widzicie Państwo tu różne rodzaje transportu. Taką kolej, taką wiszącą. To jest zaledwie tam kilkaset osób na godzinę możemy przewieźć pociągiem czy metrem do blisko 30-40 tysięcy. My mamy ponad 50 tysięcy osób na godzinę. Jesteśmy w stanie poprzewodzić. Taką mamy przepustowość. Jeżeli chodzi o szybkość, to tutaj absolutnie konkurencja nie ma z nami najmniejszego w tej chwili polotu i szans, bo nasze pojazdy, te, które poruszają się tylko w przestrzeni miejskiej, to jeżdżą od 120 do 150 km, natomiast kolej szybkościowa nawet osiąga prędkości do 500 km na godzinę. Mamy też taki dosyć ciekawy slajd w porównaniu z kosztami metra i Skywaya. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwa punkty, mianowicie, że koszt wybudowania metra to jest w granicach kilometra 100 milionów dolarów, widzicie Państwo w metrze, natomiast Skyway 5-7. Natomiast co najbardziej interesuje inwestorów, to jest stopa zwrotu. W przypadku metra to jest 40 lat, u nas 5-7, więc jesteśmy tutaj bardzo atrakcyjni dla przyszłych inwestorów, którzy chcą zainwestować w tę technologię. Mamy również projekty dla transportu takiego towarowego. Widzicie tu Państwo, tu akurat w tym przypadku chodzi o materiały sypkie, że możemy bezpośrednio z kopalni czy z jakiegoś tam wyrobiska prosto transportować na platformy takie przewozowe, ewentualnie na nasz system morski, bo też taki mamy projekt, gdzie wychodzimy z nim 15-20 km w głąb morza bez konieczności budowania doków takich portowych. I tutaj jest na tym slajdzie, widzicie Państwo, kilka rodzajów naszego tego transportu. Szybkościowy 500 km, następnie miejski do 150 i towarowy do 150 km na godzinę. I on jest zarówno podwieszany, jak i nadwieszany. Te transporty nasze towarowe mają tą jeszcze zaletę, że jak są te wagoniki, tutaj takie widzicie Państwo, takim turkusowym kolorze, one są programowane same i mogą nawet jechać na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Całą tą prezentację mamy tutaj na poniższym linku. Osoby zainteresowane, zapraszam do mnie na priv. Możecie napisać, bo z czatem jakiś jest problem od dłuższego czasu. I jeżeli są zainteresowane, to wtedy tam macie opis wszystkich tych spraw technologicznych. No i cóż, drodzy Państwo, zainwestujcie w technologię transportową nowej generacji, która swym zasięgiem obejmie 50, a niektórzy eksperci nawet twierdzą 75% usług transportowych na świecie. A posiadacze udziału spółki stają się współwłaścicielami innowacyjnej technologii Skyway przy minimalnej kwocie pierwszej inwestycji, o której powiem w dalszej części. Technologia Skyway kolei strunowej ma już, proszę Państwa, ponad 30 lat. Twórca jej, pan Aleksander Edwardowicz Junicki, pierwsze swoje, jak to mówią,
życie na desce kreślarskiej położył w 78 roku. Przechodził różne koleje losu. Jest to już jego siódme podejście, z tego względu, że wielokrotnie mu ten projekt upadał ze względów a to finansowych, a to politycznych. Niemniej od 2014 roku jest ten projekt robiony w tak zwanym systemie crowdfundingu, o którym powiem za chwilę. I tutaj nastąpiła taka dosyć znaczna reorganizacja tych poczynień pana Janickiego, które robił wcześniej, a mianowicie, że tutaj dobrał sobie ludzi, którzy są odpowiedzialni za finanse. Natomiast to, jak nam pan Junicki mówił kilka razy na spotkaniach, on jest inżynierem, niemniej nad wszystkim ma oczywiście swoją kontrolę. I tak ten projekt realizujemy w tej postaci, w której tutaj dzisiaj Państwo widzicie, od 2014 roku. Niedawno, w sierpniu tego roku, obchodziliśmy pięciolecie. Byłem na gali. Naprawdę fantastyczne wydarzenie, o którym powiem kilka słów później. Kilka słów o tym, gdzie my się mieścimy, co robimy, drodzy Państwo. Takim miejscem, gdzie pokazywana jest ta nasza technologia, jak to wygląda, wszystko to jest Marina Horka, to jest miejscowość 70 km na południowy wschód od Mińska. I tam rocznie od blisko 4 lat jest organizowany festiwal, on się nazywa EcoFest, gdzie ta technologia i to, co żeśmy zrobili, takie podsumowanie dla wszystkich inwestorów, sympatyków i miłośników Skyway jest przedstawiane. Ja, proszę Państwa, byłem trzykrotnie na tym festiwalu. Festiwal był organizowany 4 razy, niemniej byłem 3, bo jeszcze po prostu nie byłem wcześniej inwestorem. W 2017 roku byłem pierwszy raz, to jest to górne zdjęcie. Siedzę tutaj w Skypodzie. Natomiast w 2018 roku widzicie mnie Państwo z tą flagą. To jest miejsce, w którym był przystanek, gdzie miałem za chwilę możliwość przejechania się tym Unibusem. Natomiast w 2019 roku byłem z 3 swoimi bezpośrednimi partnerami. Serdecznie witam tu Krzysztofa Dawidiuka na antenie z nami, bo jest i to jest osoba, z którą też tam byłem. Jak jest Mariusz, to również go pozdrawiam, bo miałby dzisiaj na webinarze. I taką ciekawostką, proszę Państwa, było to, że w 2018 roku było około 7 tysięcy osób na tym festiwalu. I 10% z tych osób, około 700 osób, miało możliwość przejechania się unibusem. My należeliśmy do tych osób, byłem wtedy ze swoim synem i mieliśmy okazję, z której żeśmy skorzystali. Cała polska grupa, około 20 osób w 2018, która była, miała możliwość przejechania i skorzystała z tego. Byłem również na konferencjach, bo konferencja, proszę Państwa, to jest miejsce, gdzie jest podsumowanie naszej pracy Skyway Capital. W 2018 roku z grupą naszych inwestorów i liderów, natomiast w 2019 roku byłem na konferencji tej Skyway Capital. To już nie, ona miała wtedy taki charakter takiej gali, bo to było pięcioletnie podsumowanie i wtedy razem byłem z panem Mariuszem Rujeckim, Krzysztofem Dawidiukiem, Hubertem Małeckim oraz naszą koleżanką Ireną Krakowiak, która przyjechała, która nie należy do mojego zespołu, ale przyjechała spod Katowic, mieszkała razem w naszym hotelu i razem z nami wędrowała i zwiedzała i Marina Horkę i byliśmy razem na konferencji. Pozdrawiam cię, Irenko, jak jesteś z nami. Bardzo sympatyczna, fantastyczna liderka, która kocha Skyway i promuje go na cały świat. Proszę Państwa, należymy do grupy liderów, należymy do grupy ambasadorów i jeździmy po różnych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Macie tutaj Państwo też taki slajd, gdzie widzicie też grupę naszą tutaj liderską, która pomaga, promuje biznes Skyway Capital zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. I tak na pierwszym zdjęciu od prawej, mojej prawej, widzicie Mariusza Jureckiego, później jestem z tym szalikiem, następnie jest wśród nas pan Masłow, to jest osoba bardzo ważna, bo to jest zarówno członek zarządu, jak i prawnik, który ogarnia wszystkie sprawy takie związane z dostosowywaniem prawa międzynarodowego i lokalnego do naszych warunków Skyway.
Jeżeli macie właśnie pytania o swoją przyszłość, o swoje akcje, o swoje dywidendy, o dziedziczenie, etc., to pan Masłow jest tą osobą, która się w firmie tym zajmuje. Widzimy tu również naszą koleżankę Justynę Dubal, Krzysztofa Dawidiuka i Andrzeja Plutę. To jest nasz lider, który promuje nasz biznes zarówno tutaj na rynku międzynarodowym, wróć krajowym, jak i na dalekowschodnim, bo jeździ często do Japonii, Wietnamu, Korei Południowej i również tam promuje nasz biznes. Natomiast na dolnej fotografii widzicie Państwo tutaj naszą konferencję zorganizowaną w 2017 roku przez naszą dyrektor regionalną Natalię Fujtak, również z Andrzejem Plutą i Tomkiem Zaleskim, którego pozdrawiamy w Anglii, w tej chwili prowadzi biznes Skyway'a i również odwiedziły nas wtedy dwie osoby z zarządu firmy. Rok 2018 jest takim rokiem przełomowym dla firmy, bo nastąpiło tam kilka takich decyzji kluczowych, a mianowicie, proszę Państwa, to, że pan Junicki doszedł do wniosku, że firma, którą stworzył, czyli tam nasza transport strunowy, to jest nie tylko kolej, ale tutaj to jest też przesłanie, które mówi: chroń planetę, buduj Skyway, chroń planetę. Chodzi o to, że osoby, które są zatrudnione w firmie, głównie inżynierowie, kadra pracująca, to nie tylko mają być osoby, które przychodzą i wykonują swoją pracę zawodową i za to dostają pieniądze, ale też mają czuć ducha firmy i to przesłanie. I tak się złożyło, że w 2018 roku było pewne przeorganizowanie, z pewnymi osobami żeśmy się rozstali, jak to mówię kolokwialnie. I w tej chwili pracują ludzie, którzy czują biznes, czują to, co robimy, mają Skyway'a w sercu i tych osób, proszę Państwa, już w tym roku mamy blisko 1000 zatrudnionych, zarówno jako w biurach konstrukcyjnych, jak również w naszych zakładach produkcyjnych i również osób, które zajmują się administracją i marketingiem. Ta reorganizacja również dotknęła osoby, które zajmują się promowaniem firmy, dlatego że zarząd naszej grupy Skyway Capital doszedł do wniosku, że osoby, które zajmują się marketingiem, promowaniem, również powinny to być osoby zaangażowane, które czują ducha firmy, a jednocześnie mają możliwość szkolenia się, samodoskonalenia i również przekazywania tej swojej wiedzy do swoich partnerów i do swoich struktur. Dlatego w miesiącu marcu ubiegłego roku zostało zorganizowane takie szkolenie 3D Coaching and Business, zorganizowane przez nasz zarząd i prowadzone przez pana Jurija Galatę. To jest pan, który prowadzi szkolenia i takie szkolenia i uczy marketingu grupy takie komercyjne i osoby, które pracują w korporacjach na wysokich szczeblach, między innymi on praktycznie obejmuje całą zakres szkolenia firmy Mary Kane. I on poprowadził taki trening dla nas blisko przez 8 miesięcy. Mieliśmy spotkania takie cykliczne raz w miesiącu i online i zarówno na spotkaniach takich naszych face to face w różnych częściach kraju, w różnych stolicach kraju i w różnych miejscach. I przez ten okres tych 8 miesięcy mieliśmy tych spotkań kilkadziesiąt. Głównie online, ale również i tak w rzeczywistości. I celem tych spotkań to było przede wszystkim to, żebyśmy my, proszę Państwa, się zintegrowali, podnieśli swoje umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. Ten trening zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie każda osoba, która ukończyła, otrzymała taki status ambasadora Skyway. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób. Nasza dyrektor regionalna Natalia Fujta, Tomek Żarnecki, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Mariusz Duczmański,
Krzysztof Dawidiuk i ja, każda osoba, która ukończyła takie szkolenie, ten kurs, proszę Państwa, otrzymała dyplom. Widzicie tutaj na załączonym obrazku mój dyplom i miejsce, gdzie my żeśmy się szkolili. Naprawdę fantastyczna sprawa, bo powiem Państwu, że jak widzieliśmy się później z naszymi przyjaciółmi z całego świata na festiwalu, ekofestiwalu, w tym roku też nie byliśmy tacy anonimowi, tylko co chwilę, jak żeśmy szli, to z kimś żeśmy się witali. Było to fantastyczne przeżycie, do którego każdego z Was zachęcam. Proszę Państwa, dlaczego my jako inwestorzy możemy czerpać korzyści finansowe z tego projektu? Otóż firma wypuściła 400 miliardów akcji, udziałów, jak chcecie Państwo sobie nazwać, tak sobie nazwijcie, na rynek, z tym, że 280 jest po stronie firmy, z tego względu, żeby nie było możliwości przejęcia pakietu większościowego. Natomiast 120 zostało przekazane do takich inwestorów prywatnych, jak Państwo czy ja. No i cóż, no ja po prostu, jak większość moich kolegów i partnerów, jesteśmy wdzięczni panu Junickiemu za to, że dał nam taką możliwość, żebyśmy z tego projektu skorzystali, bo mógł to zrobić równie dobrze z gigantami, z funduszami inwestycyjnymi, ale on tego nie zrobił. Zrobili to inwestorzy drobni, uwierzyli w ten projekt, promujemy go, pracujemy z nim na całym świecie i robimy to w systemie crowdfundingu od 2013 roku. Wiele osób zaufało w ten projekt. Tu macie Państwo takich kilka osób, które to były na początku. W tej chwili już naprawdę poważni inwestorzy z całego świata inwestują w Skyway'a, ale chciałbym tu nadmienić kilka zdań o jednej osobie i o tej, która jest z nami od dłuższego czasu, pan Rod Hook. To jest były wiceminister transportu i infrastruktury planowania południowej Australii. To jest osoba, która jest od początku z panem Junickim, czyli od 2014 roku, promuje ten nasz biznes, promuje naszą technologię na rynku Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Jak również teraz mam taką informację dla państwa, nową, która jest sprzed niespełna miesiąca. Jest to osoba, jest anonimowa, bo nie życzyła sobie ujawnienia tego. Niemniej zainwestowała $1 milion w naszą technologię. Proszę Państwa, to jest osoba, która zajmuje bardzo eksponowane stanowisko w ONZ-cie. Jest inwestorem i jednocześnie propagatorem naszej technologii. Pomyślcie sobie, jak to w niedalekiej przyszłości przełoży się na nasz biznes. Proszę Państwa, w Ekotechnoparku jest takie miejsce, które jest zarówno przystankiem, to jest takie miejsce pokazowe, gdzie dokują nasze unibusy i unibajki. I w tym budynku, bo to ten przystanek mieści się na piętrze, natomiast na parterze jest Muzeum Skyway'a. Jest to dosyć interesujące miejsce z tego względu, że przedstawiają w nim całą drogę i historię pana Junickiego, jak on od deski klasielarskiej do dnia dzisiejszego tworzył i stworzył tą technologię. Jest tam również sufit, który jest wypełniony dziesiątkami tysięcy nazwisk inwestorów, którzy zainwestowali do 30 kwietnia 2017 roku. Ja, proszę Państwa, bo pierwszy raz ten muzeum było otwarte w 2017 roku, nie wchodziłem tam. Była, jak byłem na festiwalu, była bardzo długa kolejka. Byłem tam w 2018 roku z moim synem i z partnerami moimi. I ten ekotechnopark odwiedziłem również w tamtym roku, jak i w tym z moimi partnerami znowu. No i miałem ten zaszczyt i mam, że moje nazwisko, proszę Państwa, jest na tym suficie. Zamysł autora był taki, żeby to wyglądało jak konstelacja taka gwiezdna, bo sufit jest podwieszony i podświetlony. I to wygląda naprawdę imponująco. I tam wielu, wielu inwestorów, ci, którzy zaufali w projekt jeszcze tam kilka lat wstecz, znalazło swoje miejsce i będzie to dla potomnych ślad, że my też mieliśmy swój udział w tym wielkim projekcie. Proszę Państwa, wiele było mowy na temat giełdy wewnętrznej. Były też to różne przekłamania, wiele mitów. Niemniej ta giełda
miało swoje miejsce. To było na początku 2019 roku. Grupa najstarszych stażem inwestorów miała okazję wymienić swoje udziały konkretnie na pieniądze. Było to około 5 tysięcy inwestorów, wymienili to z ówczesnym dyskontem. Był to początek 13 etapu, czyli tak jak było, tak mieli możliwość wymiany. Część tych osób to zrobiła, część zostawiła, bo z myślą o tym, że przecież te nasze udziały za niespełna kilka lat będą miały naprawdę wysoką wartość, więc ta decyzja należała do każdego z osobna indywidualnie. Drugim takim etapem była następna grupa. To było około 50 tysięcy udziałowców. Te osoby mogły wymienić swoje udziały na tokeny. Proszę Państwa, ja taką rzecz zrobiłem, wymieniłem swoje 100 tysięcy udziałów, również mojej żony, bo mamy dwa oddzielne konta, dostaliśmy po 2000 tokenów. Czekamy teraz na po prostu ich uruchomienie. A tokeny odgrają bardzo ważną rolę, o której powiem za chwileczkę. W 2019 roku, 1 lipca, weszliśmy na giełdy i wtedy wszedł nas również nasz token. Nazywa on się SWG. Token, który w tej chwili jest, proszę Państwa, zamrożony do lipca 2020 roku, po to, by to ustabilizować sytuację, żeby każdy z inwestorów, który zrobił taką wymianę, mógł się porejestrować na giełdzie i z lipcem przyszłego roku te tokeny zostaną uwolnione. Tokeny odegrają bardzo ważną rolę, ponieważ za tokeny będą finansowane przede wszystkim projekty adresowe, czyli te komercyjne, i przez to podaż na tokeny będzie dosyć duża, bo będzie je wtedy można wymienić na pieniądze takie fiducjonalne, czyli euro, złotówki, dolary, jeny, albo po prostu reinwestować dalej w projekty adresowe. Mamy taką informację, którą mi przekazała pani dyrektor Natalia Fujtak w ubiegłym tygodniu, że tokeny tylko i wyłącznie wychodzą z firmy macierzystej, czyli od RSW, i one będą przekazywane później do dalszych tych naszych współpracujących części Skywaya i transportu strunowego. Co dalej? I tokeny, proszę Państwa, odegrają ogromną rolę w momencie, kiedy będą już one uwolnione, bo zapotrzebowanie na tokeny będzie ogromne z tego względu, że duzi inwestorzy, którzy mocno się przyglądają naszej technologii, już by chcieli inwestować, chcą właśnie zakupić tych tokenów, będą chcieli te tokeny pozyskać, czyli zakupić w momencie, kiedy one mają dosyć niską cenę, bo dla nich jesteśmy atrakcyjni, gdy koszt taki będzie w granicach tam powiedzmy kilku centów albo około dolara. Natomiast z każdym miesiącem, z każdym rokiem wartość tego będzie wzrastała, bo przez to, że my budujemy te nasze technologie i prowadzimy już wykonujemy projekty komercyjne. Giełda zewnętrzna to jest przewidywany czas, który przekazał nam pan Junicki w maju tego roku, jak byliśmy w Szardży na tym spotkaniu na placu budowy 2021-2022, z tego względu, że tam muszą być spełnione pewne warunki. Musi być przede wszystkim zakończona całkowicie sprzedaż etapu pierwszego, 15. Muszą być zakończone sprzedaże w tych wszystkich udziałów w RSW i w Skywayu, certyfikowane te nasze pojazdy i wybudowanie przynajmniej jednej, dwóch linii, proszę Państwa, takiej komercyjnej, żebyśmy mogli wejść na giełdy zewnętrzne. Cóż mogę powiedzieć, że na obecną chwilę wartość tych naszych udziałów jest na poziomie 2-4 centów, a od pierwszej emisji wartość ich wzrosła blisko 800 razy. Proszę Państwa, zbliżamy się pomału do końca. Mamy 13 etap, trzeci podetap. Za chwilę przejdziemy na etap 14, o którym powiem parę słów. Natomiast etap 15 to już będzie etap, w którym będzie
Udział równy 1 dolar, więc widzicie Państwo, na jakim już jesteśmy odcinku drogi naszej. Mamy końcóweczkę. Dywidendy to jest ta rzecz, o której, która tutaj jest tym języczkiem uwagi, proszę Państwa, poza naszymi udziałami, a mianowicie jako inwestorzy będziemy mieć możliwość udziału w 20% zysków netto wypracowanej firmy. No i tak dla przykładu, gdyby ten zysk był tak powiedzmy na poziomie miliarda, to 20% z tego, to jest około 200 milionów dolarów, będzie podzielone na wszystkich inwestorów w zależności od ilości tego, ile mają akcji udziałów. Dywidendy będą wypłacane w trybie rocznym i taka informacja, która jest naprawdę fantastyczna, to jest ta, że te akcje nasze są dziedziczone. Ja tu kiedyś wspominałem na poprzednich webinarach, że pan Franciszek Solar, ten właśnie lider ze Słowacji, który obecnie prowadzi i Wietnam, i Nigerię, i praktycznie na całym świecie ma swoich inwestorów i partnerów, był na takim spotkaniu w Londynie na początku tego roku i poznał tam, proszę państwa, prawnuka, takiego pana, który nie dość, że był projektantem, inżynierem budowy metra w Londynie w roku 1903-1905, to jednocześnie został jego inwestorem. I ten młody człowiek, który się spotkał z panem Franciszkiem, dwudziestokilkuletni, do dzisiaj odbiera, proszę państwa, dywidendy z tego, co jego dziadek zrobił kilkadziesiąt lat wcześniej. Także widzicie, jakie my mamy perspektywy. I nasi najbliżsi, bo to, co robimy, to robimy i dla nas, i dla naszych rodzin. Polecam przeczytać materiały, które mamy w naszych biurach osobistych, przede wszystkim memorandum inwestycyjne, w którym jest zapisane, że firma może odkupić, proszę Państwa, nasze udziały za taką cenę, jak w przyszłości, jak wejdziemy na giełdy zewnętrzne, dadzą nam osoby trzecie. A to z tego względu, że firma ma taką pewność, że to, co robi na dzień dzisiejszy i w przyszłości, po prostu chce, żeby jak najwięcej ten portfel akcji został u niej. Warto się zapoznać, proszę Państwa, z naszymi certyfikatami, z naszym rejestrem udziałów, w którym mamy zapisane, bo również tam mamy zapisane, że wartość naszej akcji jest nominowana do 1 dolara za sztukę. Pamiętajmy, że kupujemy je dzisiaj za cenę 2 do 4 centów. Więc widzicie Państwo, jaką mamy możliwość tutaj zarobku i przyszłych naszych zysków. Minimalizacja ryzyka. Proszę Państwa, jak ja wchodziłem do biznesu, to był rok 2016. Było ono dosyć wysokie wtedy to ryzyko. Ale z każdym rokiem, z każdym miesiącem, można powiedzieć, z każdym dniem i godziną, to ryzyko jest coraz mniejsze. A to z tego względu, że tak, w Ekotechnoparku mamy wybudowane już, proszę Państwa, 6 linii testowych, blisko 5 kilometrów. Przyjeżdżają inwestorzy z całego świata, mamy testowane tam naszą technologię, mamy patenty na nasze pojazdy, naprawdę w wielu krajach na całym świecie. Mamy kontrakt na budowę linii komercyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wiele, wiele kontraktów, które nieujawniane są z tego względu, że pan Junicki powiedział, że największym chichotem dla Boga to jest powiedzieć mu, jakie mamy plany. Więc nie przedstawia tego, nie denerwujcie się Państwo, że nie mówimy o tym, przekazujemy tylko informacje, które oficjalnie wychodzą z siedziby głównej firmy do nas. Na festiwalu w tym roku pan Junicki nam powiedział, że na Expo 2020 będziemy mieć podpisanych kontraktów już na blisko 50 miliardów dolarów. To widzicie, o jakich pieniądzach my tutaj, proszę Państwa, mówimy. Dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, że z grupą naszych liderów, ambasadorów pracujemy, z grupą Skyway Capital Team.pl, razem z naszą dyrektorą regionalną, jeździmy po festiwalach, proszę Państwa, jeździmy po Polsce, organizujemy spotkania. To spotkanie, które Państwu na początku przedstawiałem o konferencji w Koninie, to jest między innymi pokłosie tego.
i promujemy ten nasz biznes na arenie krajowej i międzynarodowej i naprawdę gorąco, gorąco Państwa do tego zachęcam, bo Skyway to potęga. Skyway to, proszę Państwa, jest przyszłość dla nas i dla naszych najbliższych i oczywiście dla świata, bo rozwiązuje problemy transportowe i chroni nasze środowisko naturalne. Konkluzja jest taka, że to są słowa, które ja tu Państwu odczytam pana Junickiego. Że to dzięki inwestorom z całego świata, w dużej mierze grupie Skyway Capital, jesteśmy na takim etapie rozwoju, jakim jesteśmy na dziś. Ponieważ to nasi inwestorzy, ci, którzy właśnie pracują w Skyway Capital na wszystkich kontynentach, proszę Państwa, w tej chwili na Ziemi, otworzyli nowe rynki, nowe perspektywy do inwestowania na całym świecie. Ale to jest duża, duża zasługa tego naszego systemu finansowania, a przede wszystkim tego crowdfundingu, proszę Państwa. Crowdfunding to jest finansowanie społecznościowe, ale do przodu. To jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie finansowe, a zarazem wielkie szczęście, że my w takim systemie finansowym to robimy wszystko, z tego względu, że firma nie ma dolara długu. Nie ma też również kredytów. Mamy pieniądze na dalszy rozwój, proszę Państwa. Mamy możliwości takie, że finansujemy tą naszą technologię i to jest wartość bezcenna, bo gdybyśmy nie mieli tych pieniędzy, gdybyśmy nie mieli tego finansowania, to po prostu przyszedłby taki moment, żeby, jak to mówią, dziecko przerosło rodziców. I ten nasz projekt mógłby podupaść z tego względu, że no jak skończy się finansowanie, to skończy się również i nasza droga, bo przyjdzie ktoś większy, nas kupi i po prostu nas nie będzie. Dlatego ja cały czas powtarzają to nasi partnerzy, nasi liderzy, cała nasza dyrekcja i ludzie, którzy są zaangażowani na całym świecie. Dołącz do tej rodziny, wspaniałej rodziny Skyway Capital, buduj Skyway, chroń planetę. Proszę Państwa, jesteśmy na 13 etapie, trzecim podetapie. Każdy następny etap to jest zmiana dyskonta i zmniejszanie naszych udziałów do końca 15 etapu, gdzie jeden udział będzie równy 1 dolar. W ofercie mamy możliwość inwestowania od 15 do kilkuset, od 15 dolarów do kilkuset tysięcy, kupując nieograniczoną ilość pakietów, zarówno w gotówce, jak i na raty. Na raty jest to bardzo wygodna forma oszczędzania. Wielu moich partnerów i inwestorów korzysta z tej możliwości na całym świecie, dlatego ja jestem gorącym propagatorem tej formy, bo można tutaj przy nie jakimś wielkim obciążeniu budżetu domowego zakupywać swój portfel i inwestować sobie w naszą przyszłość. Proszę Państwa, wyszła taka informacja, którą przeczytam Wam teraz w ubiegłym tygodniu odnośnie przejścia na 14 etap. Drodzy partnerzy, wielu z Was poznało rynek akcji i kryptowalut. Są tacy, którzy poznali różne giełdy i potrafią zarabiać na różnicach kursu akcji i kryptowalut. Niebawem wejdziemy w Skyway na giełdy kryptowalut ze swoim tokenem SWG, a także giełdy zewnętrzne z naszymi akcjami. Znając rynek akcji i kryptowalut, wiem, że będziemy zarabiać Skyway przez dziesiątki lat, razem z naszymi spadkobiercami. Mamy doskonały instrument do zarabiania na naszych udziałach i tokenach SWG. Mając taką wiedzę, zastanówcie się, czy sprzedaż naszych udziałów za 1 dolar, gdy będzie to możliwe, jest tego warta. Sprzedaż udziały i na zawsze pozbędzie się możliwości odebrania dywidendy przez wiele lat, a także ogromnych zysków ze wzrostu wartości naszych akcji. To samo dotyczy tokena SWG. Sprzedając na początku, utracisz możliwość inwestowania w projekty adresowe. Pamiętaj, inwestując jeszcze w Skyway w 13 etapie, masz możliwość kupić go po bardzo korzystnych cenach i dyskoncie. Zostało nam bardzo mało czasu. 5 grudnia przechodzimy na 14 etap. Będzie cięcie udziałów o 40-50% i o taki procent zmniejszy się możliwość naszego przyszłego zarobku na giełdach. Statystyka mówi, że do czasu wejścia na giełdy o udziałach Skyway i wynikających z nich korzyściach dowie się zaledwie 2% na kuli ziemskiej.
Proszę, przekazujmy wiedzę o Skyway jak największej liczbie osób na całym świecie. Wspierajmy ideę transportu strunowego Aleksandra Junickiego i nasz projekt Skyway Capital. Buduj Skyway, chroń planetę. Partnerzy, inwestorzy i sympatycy Skyway. To jest bardzo ważna informacja i proszę przekazać niniejszą wiadomość do wszystkich osób związanych ze Skyway Capital za pomocą poczty, e-mail, SMS-ów, informacji w sieciach społecznościowych, czatach reklamowych oraz rozmowach indywidualnych. Proszę Państwa, ten tekst zrobiłem razem z naszą dyrektorą, panią Natalią Fujtak, żeby jeszcze dodatkowo Państwa zmobilizować do udziału i zakupu, jeżeli macie takie możliwości, Skyway'a. Bo my, drodzy Państwo, za niespełna 3 tygodnie przechodzimy na 14 etap. Widzicie, o ile zmniejszy się znowu wartość naszych udziałów. 40-50% w każdym dyskoncie, w każdym etapie nam schodzi. Jest to jedyna taka możliwość, bo pamiętajcie, powtarzam to po raz kolejny. Projekt globalny to jest ten projekt, w którym my uczestniczymy teraz, czyli 1.15. Zostanie nam 14 i 15 etap i jest koniec. I jeżeli macie takie możliwości, to przekaźcie te informacje jak największej ilości osób. Nieważne, co oni z tym zrobią. My jesteśmy tu po to, żeby tych ludzi też w jakiś sposób wyedukować. Jeżeli są, macie z tym jakiś problem, żebyście potrzebowali jakiejś pomocy, proszę dzwonić do mnie, proszę pisać, proszę również dzwonić do naszych liderów, jak również osób, które Was pozapraszały do biznesu. My jesteśmy od tego, żeby Państwu pomóc, bo pomagając im, pomagamy zarówno sobie, jak i całemu światu. Został nam, proszę Państwa, etap inwestowania jeszcze w 13 etapie, jak mówiłem, zaledwie przez najbliższe 3 tygodnie. Później to, co widzicie dzisiaj, ta tablica się zmieni diametralnie. Mamy nową szatę od kilku tygodni, mamy podziały naszych pakietów na oferty specjalne dla dzieci i tak jak widzicie Państwo, tutaj mamy Inotransa, to jest taki pakiet, który był stworzony na potrzeby targów Inotrans w Berlinie, to są takie targi branżowe, które się odbywają co 2 lata w Berlinie. Na pierwszych naszych targach w 2016 roku wystawialiśmy nasze unibusy i unibajki, natomiast w 2018 roku nasz hit, cudo techniki, nasz unilot, który jedzie z prędkością 500 km na godzinę. Następnie macie Państwo pakiety dla naszych dzieci, tak zwany maluszek i student. Tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się on u naszych rodziców, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci, jak również dziadków, którzy kochają te swoje pociechy i również w nich inwestują. Uwaga tylko do maluszka, drodzy Państwo, jakbyście chcieli takiego rejestrować, bo te pakiety rejestrujemy na siebie, bo wszystkie osoby, które są niepełnoletnie, są rejestrowane z naszego konta, natomiast pod maluszka trzeba jeszcze dodatkowo dołączyć akt urodzenia. Pakiety dla dużych inwestorów, jak to mówią w branży krupnych, od 150 tysięcy do 25. Widzicie Państwo, to są bardzo duże już pakiety z dużą ilością udziałów, z bardzo dobrym dyskontem. Życzę Państwu takich zakupów i takich inwestorów, bo tacy są. W tej chwili największego inwestora, jakiego się udało pozyskać indywidualnie, to był inwestor z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który zainwestował jednorazowo 330 tysięcy dolarów. Znam tę osobę. Wiem, która takiego inwestora pozyskała. Gratuluję jej, gratulowałem mu osobiście, natomiast ze względów, jak to mówią, RODO, nie będę go wymieniał. Jest to osoba z Rosji. Następnie macie możliwość zakupu pakietu też w dużych takich ilościach i w wysokiej cenie na raty. I tu jest taka możliwość od 5 tysięcy do 50, kupuje się w 10 nieoprocentowanych ratach miesięcznie. Ja sam takie osoby znam, mam też u siebie w grupie, które nie wydają jednorazowo, tam powiedzmy 5 tysięcy dolarów, tylko co miesiąc sobie spłacają po 500 i bez jakiegoś tam, jakiegoś wielkiego, jak to mówią kolokwialnie, napinania. To są nieoprocentowane, proszę Państwa, te raty i ich zaleta jest taka, że jak się zakupi w danym, w ogóle wszystkie pakiety, które kupujemy w systemie ratalnym, jeżeli je kupimy
W danym etapie, to nieważne, czy my przejdziemy do etapu 14 czy 15, do momentu zakończenia w tym samym dyskoncie, w tej samej cenie je spłacamy. Natomiast poniżej macie takie najbardziej popularne, od start 250 do biznes 2000. Tu bym się chciał chwilę zatrzymać na tych pakietach. Z tego względu, że ja wyznaję taką filozofię, że jak cię stać, to kup dwa, duży i mały. Ja przyjmuję, że mały to są po 250 i $500 te udziały. Oczywiście dla każdego może być $250 bardzo dużo. To jest tylko takie umowne. Bo przyjmuję taką filozofię, którą przekazuję dla moich partnerów, że jeżeli kupi sobie mniejszy, większy, to można zrobić w ten sposób, że jeżeli powiedzmy za te 2 lata wejdziemy na giełdę światową, no to kupujemy dla przykładu pakiet 250 start, czyli to jest 6250 udziałów i do tego biznes za 2000. Płacimy miesięcznie po $225. Przychodzi okres, że wchodzimy na giełdę tą już światową, proszę Państwa. I możemy, nie musimy, ale przykładowo sprzedajemy ten mały pakiet z udziałami 6250, płacimy oczywiście z tego podatek, no i ta pozostała część, która nam zostaje, w zupełności pokrywa nam całość inwestycji, na którą żeśmy wydali pieniądze i zostaje nam jeszcze kilka tysięcy dolarów na własne nasze potrzeby, ewentualnie na dalsze inwestowanie. Natomiast ten pakiet duży zostawiamy sobie z myślą o naszej emeryturze, z myślą o tym, że jak nabierze ona wartości, bo są szacunki, że będzie jej kosztowało 10,50 funtów nasza akcja, proszę Państwa, więc zostawiamy sobie ją na później, ale również też rok w rok będziemy odbierać z tej naszej inwestycji dywidendę. Mamy również taki program dla partnerów. Ja od razu przejdę do punktu pierwszego, tego i następnego. Mianowicie do Skyway'a, proszę Państwa, możemy się rejestrować bez zakupu żadnych pakietów. Żebyście Państwo uświadomili sobie, że my nie musimy tutaj nic kupować. Ale jeżeli chcemy skorzystać z tego programu, to jako osoby, które się zarejestrowały z linka któregoś z naszych partnerów, mają możliwość również pozyskiwania partnerów na całym świecie. Gdy takie osoby przekonamy, bo to tak jest w marketingu, proszę Państwa, albo inwestujemy pieniądze, albo inwestujemy czas. I taką osobę znajdziemy, która zawierzy w projekt, kupi pakiet, to z takiej osoby otrzymujemy 15% z pierwszej linii i tym sposobem te pieniądze nam wlatują na tak zwane konto bonusowe, które jest w naszych biurach osobistych i z tego później również z tego konta możemy sobie zakupić nasze udziały i budować swój portfel akcji. Jest również tak zwane konto inwestycyjne. To jest takie konto, proszę Państwa, gdzie kupujemy sobie tutaj poza pakietami. Tu można nawet od $15 już inwestować. Natomiast jest to też dosyć ważne konto w momencie, gdyby nam się przydarzyła jakaś taka przykra sytuacja rodzinna czy tam życiowa, że płacimy sobie jakiś tam pakiet w ratach i nie zapłaciliśmy przez miesiąc. I następny, no to proszę Państwa, pieniądze nie przepadają, tylko wchodzą na tak zwane konto akcyjne. I tutaj mamy możliwość z tego konta później te pieniądze, które nam się wycofają, kupić sobie na tym koncie właśnie inwestycyjnym, które widzicie tutaj Państwo. Ja miałem taką sytuację w tym tygodniu, że jedna z moich partnerek miała sytuację taką, że u niej w grupie jedna pani zapomniała opłacić pakiet. Wysłała pieniądze na konto wewnętrzne, proszę Państwa, ale nie po prostu nie zrobiła tak zwane enter. Jak weszła w następnym miesiącu, okazało się, że zlikwidowali jej pakiet. I co w tej sytuacji zrobić? Pomogłem jej, skontaktowaliśmy się razem na Skype'ie, udostępniła mi swój ekran, pomogłem napisać jej do supportu i jest taka możliwość, proszę Państwa, że raz w ciągu całego programu, gdyby się Wam zdarzyło, że Wam pakiet cofną, to się pisze do supportu i mogą ten pakiet przywrócić. I taka sytuacja miała miejsce.
Zrobiliśmy to w tym tygodniu. Pieniądze były, bo były w całości na pakiet, bo ta pani miała pakiet za $1000, miała 800 spłacone, a 200 po prostu, jak to mówię, no nie kliknęła. Jest tam taka bardzo fajna pani w tym naszym opiekunem polskim na czacie, pani Inga. Napisała, pokazaliśmy tam jej dowody i tak dalej, osobiste, i napisała i przywróciła natychmiast ten pakiet i w zasadzie go momentalnie zakończyła. Więc jest taka możliwość, ale gdyby się, że ta sytuacja by miała miejsce taka, że nie dacie radę, że przywrócili wam i tak byście nie opłacili, to pamiętajcie, że pieniądze trafiają na konto akcyjne, one nie przepadają. Także nie ma tutaj jakiejś strachu i tragedii, że firma was tutaj państwo okradnie czy wykiwa. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego miejsca. Możecie być pewni, że wszystko jest ok. Mówiłem wcześniej o tym programie partnerskim. Także osoby, które chcą, zapraszamy. Proszę państwa, w lutym tego roku właśnie Franciszek Solar i kilka osób z zarządu opracowała nasz program tak zwanej duplikacji. Mamy materiały w kilkunastu językach w tej chwili. To są materiały sztampowe. Tutaj nie trzeba wymyślać koła. Wszystko, co jest zapisane w tych naszych materiałach, to jest wszędzie dla wszystkich jednakowe. Także jeżeli my pozyskamy sobie partnera do współpracy na przykład w Estonii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Izraelu, nie ma problemu, możemy tymi materiałami operować, przekazywać i razem budować własne struktury sprzedaży. Proszę państwa, zanim skończę, kilka informacji, które są w zasadzie nowe, bo one były podane tydzień, dwa tygodnie temu. Otóż weszło kilka takich informacji od zarządu, które chciałbym państwu przekazać, bo to są sprawy najnowsze, bieżące. I tak zacznijmy od punktu pierwszego. Można dodać do biura osobistego kartę innego użytkownika w celu umożliwienia na czas opłaty za nasze pakiety. Czyli musimy dodatkowo w naszym biurze, proszę państwa, zarejestrować kartę przykładowo tam żony, cioci, mamy, i z tej karty będzie możliwość pobrania również opłaty naszej miesięcznej. Będzie możliwość zamówienia karty prepaidowej, takiej do wypłaty naliczonych naszych bonusów. To się tyczy tylko i wyłącznie, proszę państwa, kont bonusowych, czyli osoby, które pracują, pozyskują partnerów i otrzymują tam wynagrodzenie na konto bonusowe, będą miały możliwość zamówienia takiej karty. I bezpośrednio z tej karty sobie później będą mogli tymi środkami dysponować. Dodana będzie funkcja naliczania, i to już od miesiąca listopada wchodzi, dodana funkcja naliczania bonusu za uzyskanie, proszę państwa, statusu. W tej chwili od statusu top eksperta, eksperta i Sky Experta naliczane są takie dosyć duże prowizje bonusowe i kiedyś trzeba było czekać dwa tygodnie, w zależności czy to było w pierwszej połowie miesiąca, to dwa tygodnie się czekało na pierwszą wpłatę, czy w drugiej połowie dopiero pod koniec. W tej chwili następuje to w ciągu 24 godzin. Proszę państwa, to się powtarza problem duży i to już słyszałem jeszcze w tym tygodniu po rozmowie pani Natalii Fujtak ze mną, z zarządem, że ogromne problemy stwarzają nam, proszę państwa, i firmie przelewy bankowe. Otóż osoby, które źle zapiszą tytuł, chodzi o te przelewy SWIFT, tytuł operacji, to one się później nie księgują. Robi to naprawdę spore problemy i później ci nasi dyrektorzy z tego działu finansowego muszą co chwilę zmieniać te banki, bo po prostu te pieniądze nie wpływają i stwarza to dużo problemów. Więc bardzo duża prośba, że jeżeli będziecie robić przelewy, płacić przelewami za pakiety, żebyście napisali wyraźnie tytułem, czego to jest. Były duże uwagi i prośby o link referencyjny, że taki jak my go robimy na naszych smartfonach, że on pochłaniał dużo czasu, zabierał dużo tamtych danych. W tej chwili prędkość w listopadzie będzie zwiększona trzykrotnie i ten problem praktycznie już nie będzie istniał.
Do back office'u w miesiącu listopada ma być dodany jeszcze blok pytań i odpowiedzi. Na te pytania, proszę nie mylić tego, proszę Państwa, z czatem, bo to nie dotyczy czatu. Na te pytania będą odpowiadać eksperci od rynków finansowych i inwestycyjnych. Będzie również uruchomiona miesiąc listopad-grudzień taka aplikacja mobilna do rejestrowania offline w naszych smartfonach. Przykładowo, mam jakąś rozmowę na dworcu, takim kolejowym czy autobusowym, zachęciliśmy kogoś, chciałaby się ta osoba zarejestrować, to nie musimy czekać, aż dojedziemy do domu, robimy to w naszym smartfonie. Ona bezpośrednio wchodzi do naszego back office'u i do naszej struktury i ta aplikacja jest również we wszystkich językach, jakie w tej chwili są w back office'ie. I informacja taka dosyć istotna, dotycząca naszego tego pojazdu Unimobil, to jest ten samochód elektryczny. Proszę Państwa, ja miałem okazję tym samochodem się przejechać na ekofestiwalu. Jest to zrobiony samochód, o który poprosiły osoby niepełnosprawne pana Junickiego, bo również takie osoby mamy u siebie jako inwestorów, żeby też stworzył coś, co pomoże im też skorzystać z tej fantastycznej technologii Skyway. I został zaprojektowany i zrobiony taki pojazd Unimobil, to jest samochód elektryczny dla osób niepełnosprawnych i jest to ewenement na skalę światową, proszę Państwa, bo to jest samochód zrobiony od początku w naszych biurach konstrukcyjnych przez pana Aleksandra Sienkiewicza i jego zespół 6 osób i to wchodzi w fazę produkcji. Czym się różni ten pojazd od innych? Tym, że on jest zrobiony od początku do końca dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, że większość pojazdów jest przystosowywanych do osób niepełnosprawnych, a ten był zrobiony z myślą od początku do końca do tych osób niepełnosprawnych i wyróżnia go to, że fotel, na którym jeździ ta osoba niepełnosprawna, jest jednocześnie fotelem kierowcy. Proszę Państwa, ja to widziałem, widział też to Krzysztof Dawidiuk, moi koledzy, którzy byli tam ze mną na ekofestiwalu w tym roku. Mieliśmy okazję przejechania się. Polega to na tym, że ta osoba niepełnosprawna podjeżdża pod pojazd, otwiera się tylnia klapa, opuszcza się platforma i on wjeżdża i dokuje się w takiej specjalnej stacji. I ten fotel tej osoby, która korzysta z tego wózka, jest jednocześnie fotelem kierowcy. I wyobraźcie sobie Państwo, jak to oszczędza jego czas, wysiłek i jak to ułatwia życia. Ten pojazd zbiera naprawdę ogromne, ogromne, takie bardzo dobre opinie na całym świecie. I znalazł się jeden człowiek, prywatny inwestor, który sfinansuje, proszę Państwa, budowę tego Unimobila. Ale jest dobra informacja również dla nas, bo my jako inwestorzy będziemy mieć możliwość też udziału procentowego w budowie tego, widzicie Państwo, Unimobilu. Także mamy możliwość skorzystania z dodatkowej formy zainwestowania. Będzie to sprzedawane przez brokerów na całym świecie. Jest jeszcze kilka informacji odnośnie, proszę Państwa, naszych udziałów i akcji. O tym bardzo dużo mówił ostatnio pan Masłow i to chcielibyśmy Państwu wszystkie te informacje, takie, które wychodzą teraz od firmy, przekazać 7 grudnia na naszej konferencji w Koninie, bo będzie to złożony blok z kilku takich części, nowości, to co mają zarząd nam do przekazania, ale przede wszystkim o ochronie naszych interesów. Ja bym chciał jeszcze Państwu jedną informację przekazać. 28 listopada o godzinie 20 będzie webinar z udziałem trzech osób, trzech liderów. Justyną Dubel, Krzysztofa Dawidiuka i mną Janusz Tomczak. Będzie to taki blok złożony z trzech części, my się tam podzielimy, proszę Państwa, ale on będzie obserwowany przez zarząd firmy. I tu jest gorąca prośba do Was wszystkich, żebyście na ten dzień, dlatego 28 listopada, to jest czwartek, na godzinę 20 zaprosili jak największą ilość osób na ten webinar, żeby nas nie było tak jak na tej chwili 20 osób, czy tam 21, ale żeby nas tutaj była minimum setka, bo my będziemy obserwowani i oceniani przez zarząd firmy. A to się wiąże później z tym, że jesteśmy
umieszczaniu w jakimś tam rankingu firmy. No, na razie jesteśmy, proszę Państwa, poza pierwszą dziesiątką. Taki mały kraj jak Słowacja naprawdę jest liderem w stosunku, czy tam Gruzja. Małe kraje, oni są w pierwszej dziesiątce, a my mamy ponad 5 tysięcy inwestorów w Polsce i jesteśmy tam w 30-milionowym, 6-7-milionowym narodzie. Jesteśmy dużo, dużo dalej jak takie małe kraje. Ale ja wiem, że to wszystko potrzebuje czasu, zrozumienia i bardzo Państwa proszę i gorąco zachęcam na ten webinar 28 listopada o godzinie 20, żebyśmy pokazali, że jesteśmy ważną częścią, proszę Państwa, projektu Skyway, że polska ekipa, polska drużyna to są inwestorzy, którzy chcą i są i będą częścią tego ogromnego, wielkopomnego dzieła, jakim jest Skyway Capital. Dlatego buduj Skyway, chroń planetę, jak mówi pan Junicki i cały nasz zarząd. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Zapraszam 28 i zapraszam 7 grudnia na naszą konferencję do Konina. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia 28 listopada o godzinie 20.